Listopad w kalendarzu oznajmił nam rychły koniec roku, jako że po nim ostanie no grudzień. I zaś o roczek będziemy starsi. Ale tym nie ma się co tropić, bo doświadczenia z zeszłego roku mogą się przydać w następnym. Beblum fulum fanzola miast się z wami pięknie przywitać. Jako się mocie roztomili, miarkuja dobrze. Bestuż spozieromy gipko do naszego kalendarza gminnych legend i opowieści. Kiery w tym miesiącu prawi o dwóch braciach i powiązaną z ich życiem tragiczną historią i krzyżem pokutnym, kiery stoł u nos we Szczyjkowickim lesie jeszcze do 1990 roku. Rozprawiałek wam o tym w pierwszym cyklu Znane i Nieznane, we kierym oprowadzałek was po najciekawszych miejscach naszej, jak to się pięknie powiado, małej ojczyzny. Jedna ze roztomańtych wersji tej legendy powiado, iż dawno, dawno temu, jeden szlachcic zostawił dwóm synom we spadku srogi majątek. Oni podzielili się nim porówno i na pewno żyliby w zgodzie, kiedyby nie ukryty w lasach folwark. Łoba mieli na niego łoskuma, to je chętka. Jako że należały do niego wielkie rybniki, stawy rybne, wiela jutrzyn pola, no i lasy pełne sorników i innego zwierząt. To też stało się przyczyną baśni między braćmi. Kiedy jeden z nich jechał z miechami pełnymi zboża do młyna, drugi napadł na niego w ciemnym lesie i pozbawił go życia. Bratobójca fest po tym żałował swojego występku, przeto dokończył żywota jako pustelnik i za popełnioną zbrodnia musiał wyrzeźbić i postawić wspomniany krzyż pokutny. Zabytek ten został odnajdziony i opisany w 1980 roku przez Tadeusza Krotowskiego. Krzyże pokutne jako wyraz zadośćuczynienia były stawiane ku przestrodze. Miały też skłaniać przechodniów do rzekania za duszę ofiar i zabójców. Na jednym ze knipsów reportażowych tego kalendarza rozpoznałech jedna fajnisto familio, kiero odgrywała rola familii jednego ze wspomnianych braci. Miarkuja, iż Filipek i Francik będą żyli we wiecznej zgodzie i szczęśliwości. A że ojce chowią ich na porządnych ludzi, to gowadową, że im ani swojej gryfnej siostrzyczce Agatce gańby nie przyniesą. I to by było na tela. Za miesiąc trefimy się po raz ostatni. Licza na was. Tuż tymczasem Czesław Błażemła.